W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, w jaki sposób mężczyźni mogą podnieść poziom testosteronu w swojej krwi. Szanowni panowie, no chyba nie muszę nikomu z Was tłumaczyć, jak ważny jest testosteron w naszym życiu. Oczywiście, pomijając tę najbardziej oczywistą funkcję tego hormonu płciowego, czyli hormonu, który reguluje nasz popęd płciowy, pełni on wiele innych funkcji w naszym ciele. Należy zaznaczyć, że wraz z wiekiem stężenie tego hormonu płciowego nieodwracalnie zmniejsza się w naszym ciele. A więc dzisiejszego filmu nie należy interpretować w ten sposób, że możemy ten proces całkowicie zatrzymać, ale możemy go nieco spowolnić. Może najpierw spójrzmy na bardzo obrazowy wykres. Tak wygląda stężenie testosteronu w zależności od naszego wieku. Między 50 a 60 rokiem życia poziom naszego testosteronu we krwi stanowi połowę tego, co u mężczyzny w wieku 20 lat. Zatem wszelkie naturalne i bezpieczne metody spowalniania tego procesu dadzą nam te korzyści, które niesie ze sobą sam testosteron. A więc prócz prawidłowego popędu seksualnego, lepszy poziom testosteronu to lepsza produkcja czerwonych krwinek, lepsza kondycja naszych kości, lepsza siła naszych mięśni i lepsza kompozycja naszej tkanki tłuszczowej. A skoro już to wiemy, to co takiego możemy zrobić, aby zwiększyć poziom testosteronu w naszej krwi? Ale zanim Państwu o tym opowiem, przypomnę tylko, że jestem lekarzem, a ponieważ będę mówił o naturalnych formach poprawy naszego zdrowia, oświadczam, że wszystko, co teraz usłyszysz, jest poradą niemedyczną. Po pierwsze i najważniejsze, należy zadbać o prawidłowy poziom witaminy D w naszym organizmie. Może rozpocznijmy od tego, że w Europie czy w Stanach Zjednoczonych szacuje się, iż niedobór witaminy D rozciąga się od 50 do prawie 80%. A to właśnie witamina D może wpływać na prawidłowy poziom testosteronu w naszej krwi i może skutecznie podnosić jego poziom. W jednym z badań dowiedziono, że suplementacja witaminą D w ilości 3000 jednostek międzynarodowych dziennie stosowana przez 12 miesięcy zwiększyła poziom testosteronu aż o 25%. No i w tym miejscu należy pokazać dowód naukowy. Badanie z grudnia 2010 roku. Wpływ suplementacji witaminy D na testosteron u mężczyzn. We wnioskach czytamy: nasze wyniki sugerują, że suplementacja witaminy D może zwiększyć poziom testosteronu. Dalsze randomizowane badania kontrolowane są uzasadnione w celu potwierdzenia tej hipotezy. Po drugie, bardzo ważne, może pomóc nam melatonina, czyli hormon snu. Szanowni Państwo, o melatoninie już nagrywałem odcinek na moim kanale, a dlaczego akurat melatonina może mieć pozytywny wpływ na poziom testosteronu w naszej krwi? Ano dlatego, że krótki sen, ten w granicach 5 godzin, obniża poziom testosteronu w naszej krwi. Natomiast optymalny sen to sen powyżej 7 godzin i ten sen faktycznie utrzymuje w prawidłowej kondycji komórki produkujące testosteron w naszym organizmie. Dlatego im lepiej będziemy spali, tym wolniej będzie zanikał poziom testosteronu w naszej krwi. Oczywiście melatonina to nie jedyne rozwiązanie poprawiające jakość naszego snu, ale jest to rozwiązanie, które najszybciej poradzi sobie z najczęstszymi problemami powodującymi bezsenność. Standardowe dawki melatoniny w walce z bezsennością powinny rozpoczynać się od 0,5 mg na godzinę przed snem. Trzeci bardzo ważny punkt, aby zwiększyć poziom testosteronu, to przyjmowanie odpowiedniej ilości cynku. Cynk zwiększa stężenie testosteronu zarówno u osób aktywnych fizycznie, ale także u osób nieaktywnych fizycznie. Bardzo dobrze sprawdza się połączenie cynku, ale także z witaminą D w celu podniesienia tego hormonu płciowego. Prócz tego mamy także wstępne dowody, że witamina E, ale także i witamina A, czyli kolejne witaminy rozpuszczalne w tłuszczach prócz witaminy D, mogą pozytywnie wpływać na poziom testosteronu. Zatem ponownie sprawdza się praktyczne zastosowanie kompleksu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli tak zwanej witaminy ADEK, czyli witaminy A, D, E oraz K w jednym preparacie.
Po czwarte, pozytywnie wpływać mogą różnorakie grzyby, a w tym na przykład pieczarki. Dlaczego akurat pieczarki mogą spowodować, że wzrośnie poziom testosteronu w naszej krwi? Otóż pieczarki i inne grzyby spowalniają pracę enzymu, który nazywa się aromataza. Aromataza przekształca testosteron do estradiolu. Jeśli praca tego enzymu zostanie tutaj spowolniona, automatycznie mniejsza ilość testosteronu przekształci się do tego drugiego hormonu, co spowoduje, że w naszym organizmie pozostanie większe stężenie testosteronu. Po piąte, ten sam efekt co grzyby może wykazać miód. Miód także będzie spowalniał przekształcanie się testosteronu do innych estrogenów, a to dzięki zawartości, uwaga, boru oraz flawonoidu, który nazywa się chryzyna. To właśnie te dwie substancje skutecznie podnoszą poziom testosteronu w organizmie mężczyzn. W numerze szóstym wrócimy jeszcze raz do chryzyny. Szanowni Państwo, chryzyna, o której mówiliśmy w poprzednim punkcie, występuje w boczniaku ostrygowatym, w propolisie, w miozie, jak mówiliśmy wcześniej, ale także w męczennicy błękitnej i rumianku. Czyli te rośliny także poprawią poziom testosteronu w naszej krwi. Pod numerem siódmym będzie jarmuż, warzywa kapustne i brokuły. Szanowni Państwo, warzywa te zawierają w sobie składnik, który nazywa się indolo-3-karbinol. Składnik ten ponownie podnosi poziom testosteronu w naszym organizmie. Numer 8 to bardzo ważny składnik, czyli oliwa z oliwek. Otóż w jednym z badań naukowych dowiedziono, że oliwa z oliwek jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na podniesienie poziomu testosteronu u mężczyzn. Numer 9 to ćwiczenia fizyczne. W dużym badaniu naukowym dowiedziono, że osoby, które regularnie ćwiczą ze średnim obciążeniem, notują dużo wyższy poziom testosteronu niż osoby nie wykazujące żadnej aktywności fizycznej w zakresie pracy z obciążeniami. Jeśli już jesteśmy przy temacie ćwiczeń fizycznych, to najlepiej będą się sprawdzały tutaj ćwiczenia oporowe. Prócz tego trzeba wspomnieć także, że bardzo dobrze sprawdzą się tak zwane ćwiczenia interwałowe. A co to oznacza? No to postaram się wytłumaczyć Państwu w jednym z kolejnych odcinków. No i w końcu numer 10, czyli roślina, która nazywa się witania ospała, a jej popularniejszą nazwą jest nazwa ashwagandha. Okazuje się, iż roślina ta może podnieść poziom testosteronu o prawie 15%, a co najważniejsze, jej regularne przyjmowanie balansuje poziom testosteronu oraz hormonu stresu, czyli kortyzolu. To właśnie prawidłowy balans między tymi dwoma hormonami pozwala zwiększyć stężenie testosteronu w naszej krwi. Jeśli chodzi o prawidłowe dawkowanie, to dawka od 300 do 500 mg raz dziennie powinna być dawką wyjściową i wystarczającą dla większości osób. Oczywiście rozwiązania te poprawią poziom naszego testosteronu, ale nie spowodują, że nagle w wieku 50 czy 60 lat nasz testosteron będzie miał poziom osoby w wieku 20 lat. Wskaźniki takie można osiągnąć, ale oczywiście za pomocą iniekcji i po konsultacji z lekarzem, który wypisuje nam zewnętrzne podawanie testosteronu. Jeśli będzie taka Państwa wola, to proszę o komentarze pod tym odcinkiem. A na temat podawania testosteronu w zastrzykach, nie dla kulturystów, ale dla mężczyzn w starszym wieku, nagram osobny odcinek. I na koniec taki żart dla rozluźnienia. Przychodzi pan do lekarza, trochę taki nieśmiały, i mówi: panie doktorze, jakby mi pan doktor coś mógł przypisać, wiadomo, no na co, no na problemy z erekcją, coś, co by tak no, natychmiast zadziałało. No to lekarz tak patrzy na tego pana i mówi tak: wie pan co? Bardzo dobry jest korzeń żeńszenia, tylko ciężko go przymocować. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Szanowni panowie, pamiętajcie, że istnieją naprawdę skuteczne metody podniesienia poziomu testosteronu w naszej krwi i nie mówimy tylko o korzeniu żeńszenia. Dziękuję i do usłyszenia.